Cześć, witam wszystkich ponownie. Chciałam dzisiaj opowiedzieć o pewnym temacie, który bardzo na pewno niektórych rodziców nurtuje. Kiedy moje dziecko będzie samodzielne? Kiedy moje dziecko zacznie się samo ubierać? Kiedy moje dziecko zacznie samo jeść? Na moim przykładzie chciałabym przedstawić tak, jak to tutaj wygląda. Najpierw Kacper był cały czas pod naszą opieką. Nie był samodzielny, miał problemy z połykaniem, miał problemy z piciem, nie chciał pić, trzeba było wszystkiego go nauczyć. Ubieranie czegokolwiek, zawsze my to robiliśmy, ponieważ on niestety ma za słabe napięcie mięśniowe, żeby to zrobić. Wcześniej miał, teraz ma już lepsze. Powoli się uczy tego. Wychodzi mu to coraz lepiej. Kurtkę, czy czapkę, szalik umiesz sobie sam ubrać, buty tak samo. Z zapinaniem zamka jeszcze trochę potrzebuje pomocy, ale to już jest mega, mega duży plus. A rozbieranie się jest dużo łatwiejsze, jeśli chodzi o rzeczy, które przynależą do pewnych, przykładowo wieszak, wieża jest jego, to powiesi tam, gdzie należą jego rzeczy. Także zobaczcie sami. Jeśli chodzi o samo ubieranie tuż po kąpaniu, jest o tyle tego problem, że Kacper jeszcze nie jest dzieckiem, które siada na toaletę. Bardzo ciężko jest to go nauczyć. Cierpliwości niestety on nie ma siedzieć na toalecie. Próbowałam różnych rzeczy, książkę, tableta, wszystko co się dało pod ręką, żeby się skupił. Mam wrażenie, że przez to napięcie mięśniowe on nie czuje, co ma w swoim brzuchu. Tego pęcherza nie czuje i nie czuje, że on go naciska i że chce mu się siusiu. Teraz kupiliśmy gimnastyczną piłkę całkiem niedawno. Próbujemy z nim ćwiczyć pewne sekwencje, gdzie wyćwiczyć ten druk, żeby zaczął czuć ten swój pęcherz. Ta piłka nie należy do największych. Całkiem niedawno ją kupiliśmy i powiem szczerze tak. Jest to piłka do metru, do człowieka wysokiego, który jest 1,50 m, 1,60 m, że tak powiem, w kapeluszu. Dziecko się kładzie na tej piłce na brzuchu i się je tak w ten sposób roluje. Kiedyś Wam pokażę, jak to z Kacpem robię. Jak to będziemy robić razem? Także będziecie wiedzieć, na jakiej zasadzie to polega. Dziecko się kładzie na brzuchu na tej piłce, po prostu się je roluje. Przede wszystkim pani logopeda nauczyła mnie tego, że jak używam tej piłki, najlepiej jakieś zadanie zrobić, żeby mimo to, że dziecko się skupia na tym zadaniu, jest świadome tego, co ma w pęcherzu. To się przekłada na wszystkie te zmysły, czyli ta triangulacja tych zmysłów powstaje, że nie tylko pracujemy oczami, ale pracujemy też przykładowo brzuchem, nogami, że to dziecko wtedy zaczyna odczuwać to, co się wokół niego dzieje. Powiem szczerze tak, zasada jest dość prosta. Jakbym wiedziała o tym wcześniej, na pewno bym kupiła wcześniej tą piłkę, bym próbowała wcześniej tych rzeczy, ale powiem tak, lepiej później niż wcale. Zachęcam też inne mamy i tatów, tatów się mówi, ojców, żeby też właśnie popróbowali z dziećmi w taki sposób pracować, ponieważ to wspomaga te napięcie mięśniowe i wtedy i przede wszystkim ta równowaga nawet jest lepsza, jeśli dziecko się tak pobuja. Jakim jest plusem? Jeśli każdy z rodziców lubi ćwiczyć, lubi tu ćwiczyć, to jest w stanie zrobić coś takiego.
kupię piłkę, ja też nie jestem wysoka, mam 1,58 m, więc ta piłka do mnie wystarcza. Nie muszę podwójnie kupować, więc jak ćwiczę sobie w domu, to wtedy mam o tyle sprawę prostą, że tą piłkę już dokładnie mam. Także jeśli jakieś mamy uprawiają fitness, tego typu sprawy domowy, to polecam jak najbardziej. Także przydaje się w wielu przypadkach. Ale wracając do tematu, jeśli chodzi o samodzielność. Kacper z samodzielności z początku, jeśli chodzi o jedzenie, nie umiał sam jeść. Musiałam go cały czas karmić, małe porcje do buzi wkładać, ponieważ miał problemy z połykaniem. Można powiedzieć, prawie się nieraz pożygał z tego jedzenia. Musiałam ważyć, ile mu daje, czy jakie kawałki duże. Bardzo często był, że tak powiem, karmiony na tych słoiczkach Bepiko. Nic nie umiał innego jeść. Potem były serki waniliowe. Po prostu katastrofa. Naprawdę serce mnie bolało, jak wiedziałam, że coś jest nie tak i dziecko nie umiało jeść normalnych rzeczy, to co my. Musiałam mu ekstra co innego kupować, żeby cokolwiek na ten żołądek włożyć. Powiem szczerze tak, Kacper z czasem, jak zaczął chodzić do przedszkola, gdzie indziej zaczął rozwijać swoje smaki. Dajemy mu to możliwość, żeby spróbował wszystkiego. Także do szkoły, do której chodzi, jest rewelacyjnie. Oni tam też na zajęciach gotują. Jest jeden dzień, w którym jest household, czyli gotowanie. Na pierwszym roku mieli przygotowywanie śniadań, czyli posiłki zimne. Teraz mają posiłki gorące. Idą, dzielą się na dwie grupy, idą do sklepu, kupują te rzeczy, produkty, gotują coś z tego. Jest mówione, dzieci określają się, co by chciały zjeść. Idą po te produkty, no i gotują i potem to jedzą, prawda? Także to jest bardzo mega duży plus. Co mnie się podoba, Kacper garnie się do gotowania i obserwuje to, co się robi w domu i chętniej wtedy je ten obiad, także polecam te wszystkie rzeczy, żeby dziecko się jak najwięcej udzielało w tych sprawach. Czasami Kacper potrafi przesadzić z solą czy z pieprzem, ale trzeba też nauczyć dziecko dozować. Także osobiście, jak ja pracuję w moim przedszkolu, staram się dzieci nauczyć, ile przykładowo kleju sobie nalać na daną rzecz, bo niektóre dzieci przesadzają z tym klejem. Kleju jest wszędzie, nawet całe sto oblepione. Potem tego kleju nie ma, bo już wszystkie dzieci wykorzystały ten klej. Po co sobie koszta robić? Wracając do tematu. No i Kacper powoli zaczął się uczyć jeść widelcem. Nożem na razie jeszcze jako tako nie umie kroić, nie ma tyle siły w dłoni. To jest tak jak z pisaniem. Najważniejsze, że trafia do buzi, bo są dzieci, które nie trafiają do buzi. Ostatnio ja pracuję, że tak powiem, charytatywnie przy Förderverein. To jest taka organizacja, która wspomaga Kacper szkołę w zakupie różnych rzeczy do uczniów. Jakichś pomocy dydaktycznych, szkoleń dla nauczycieli. Także naprawdę jestem tam w zarządzie i decydujemy o tym, przykładowo nauczyciele dają nam projekty, decydują o tym, co mamy tym dzieciom zakupić z tych środków, co ta organizacja zebrała na ten cel. Wracając do tego tematu, do Kacpra. Mieliśmy taki problem z Kacprem, że on nie umiał jeść tych ciepłych posiłków. Długi czas jadł te zimne, potem zaczął jeść te ciepłe. Najlepiej sprawdza się Kacper, jeśli chodzi o jedzenie samodzielne, z widelcem i takie półstałe albo całkowicie stałe jedzenie. Także on sobie to umie już sam dozować, sam chce jeść, sam chce próbować. To jest bardzo mega duży plus. Czasami nie ma ochoty, wyręcza się, trzyma mnie za nadgarstek i każe się karmić, więc jest różnie. Nie codziennie jest tak, że on sam chce jeść. Najłatwiej mu wychodzą jedzenie kanapek. Jeśli chodzi o higienę osobistą,
To powiem jedno, że Kacper potrzebuje dużo pomocy, dużo naprawdę pomocy przy umyciu się. Próbuję go nauczyć, że trzeba buzię umyć. Kieruję go rękami na brzuch, na nogi, żeby się umył, żeby głowa umył. Powoli już nawet sobie bierze kubek, ma taki do wanny, bo wcześniej nie akceptował słuchawki do prysznica. I miał kubek, to sobie polewał głowę tym kubkiem. Z początku, jak nie akceptował tej słuchawki, bardzo krzyczał, bardzo płakał w wannie, było mega głośno. I na jego ulubionej zabawce, on zbierał obecnie słonie, na jego ulubionym słoniu zaprezentowałam mu taką rzecz. Namydliłam tego słonia, żeby był cały w pianie. I pokazałam mu, że go spukuje. No i Kacper zobaczył. Przy słoniu idzie, on nie płacze, nic się nie dzieje. Dobra, no to spróbuję. No i w ten sposób się nauczył spukiwać głowę i bardzo długo nawet to trwało. Z początku nalewałam taki nie za duży strumień wody, nie za gorący, żeby Kacper się nie wystraszył. Delikatnie ustawiłam tą słuchawkę, żeby go nie bolało coś, bo wiadomo, autysta całkowicie inaczej odczuwa te bodźce niż my. Te napięcie mięśniowe też jest inne. No i tak to wygląda. Tutaj Kacper wie, że po wyjściu z wanny trzeba się wysuszyć, no to każe sobie suszarkę wyciągnąć, no to suszymy go, a wcześniej to suszarki nie cierpią. Okropne to do niego było, ten hałas tej suszarki, te powietrze z tej suszarki, to było do niego totalnie katastrofa i za dużo. Z początku nie suszyłam mu za bardzo głowy, może stopniowo, może w połowie przerwałam. Były momenty, gdzie Kacper w ogóle się nie chciał suszyć, powiedział, idę mokry z łazienki. Było ciężko. Nauczył się w końcu, wie, że trzeba się wysuszyć. I przyszła kolej na mycie zębów. Z początku stosowałam szczoteczki manualne i musiałam wszędzie mu umyć w każdym kącie zębów. Kacper nie umie docić do zębów, żeby sobie obracać tą szczoteczką. Szczoteczka manualna myje niedokładnie w jego przypadku. Jeśli chodzi o stymulację aparatu mowy, to polecam szczoteczkę elektryczną. Nie dość, że umyjecie dokładnie te zęby, dziecko nie musi się tyle napracować, tyle ruchów ręki wykorzystywać, ale ma do tego masaż. Masaż tych mięśni, co są tutaj. Także to są kluczowe mięśnie w budowaniu głosek. Więc bardzo jest to przydatne w tym momencie. I Kacper wie i uwielbia myć zęby. On by mył zęby 5-10 razy dziennie. To jest dobry nawyk, nawet po każdym jedzeniu. Także przyjdzie do domu, umyje sobie ręce. No i to trzeba umyć sobie zęby tak samo. Także jak najlepiej polecam. Du, iś, myśty, sy, ny, pu, syn. Czyli Kaspi chce umyć zęby, tak? Ja chcę myć zęby. Brawo. Także życzę Wam miłego dnia. Widzimy się znowu. Subskrybujcie, jeśli Wam się podobało. Zapraszajcie znajomych. Może też zajrzą na mój kanał. Może okaże się ciekawy dla nich. Także serdecznie zapraszam. Polecajcie innym. Cześć.